Marszałku, Wysoka Izbo, Panie Ministrze. Wiele z organizacji pozarządowych prowadzi działalność na rzecz dzieci i młodzieży. W tym jest to działalność na rzecz upowszechniania i rozwoju sportu. Takie stowarzyszenia powstają w dużej liczbie, w małych miejscowościach i na wsiach i osiągają naprawdę bardzo duże sukcesy, ale mają niestety małe możliwości w pozyskiwaniu środków finansowych. Sama pochodzę z małego miasta, gdzie takie stowarzyszenie działa. Mają w tej chwili wychowanych już kadrowiczów, ale nie mogą uzyskać od samorządu bezpłatnie sali na to, żeby trenować. Nie mają pieniędzy na sędziów. Działają społecznie i dlatego mam pytanie, czy państwo jako ministerstwo widzicie jakąś możliwość pomocy właśnie takim organizacjom i stowarzyszeniom, które mają fantastyczne osiągnięcia dzięki ciężkiej społecznej pracy, ale możliwości finansowych niestety niewiele. Myślę, że naprawdę warto byłoby im pomóc. I drugie pytanie, o tym mówił pan poseł sprawozdawca. Panie ministrze, z czego wynika zmniejszenie ilości tych zleconych lub dofinansowywanych zadań z sektora publicznego do organizacji pozarządowych? Dziękuję.